Kasiu, policzę teraz od 1 do 3 i na 3, ale dopiero kiedy powiem 3, przeniesiesz się do Egiptu. 1, 2, 3. Jesteś tam? Cofnij się teraz w czasie do okresu, który poprzedza powstanie cywilizacji w starożytnym Egipcie. Czyli zanim powstała cywilizacja starożytnego Egiptu. Jesteś tam? Stoję na piasku. Tak. Rozejrzyj się i powiedz, jak wyglądają te tereny, na których rozwinie się cywilizacja. Jest piaszczyście i okropnie wieje wiatr. Widzisz jakieś zabudowania, roślinność? Opowiedz mi, co widzisz. A widzę wzgórza z daleka, ale są również piaszczyste. Nie są to typowe góry, jednak są to podwyższenia krajobrazu. Nie jest tam, nie jest to pustynia taka typowa. Przez chwilę widziałam też budowlę z drugiej strony. Jak wyglądają te budowle? Możesz się unieść ponad nimi. Są szpiczaste. Powiedz mi, czy w jakim czasie się teraz znajdujesz? Jaka liczba ci przychodzi do głowy? Jakby przed czasem? Przed czasem. Przed czasem. Przed kalendarzem, który znamy? Co oznacza przed czasem? Tak, przed kalendarzem, nie widzę daty. To zobacz teraz narodziny cywilizacji starożytnego Egiptu. Czyli idziemy trochę do przodu. I powiedz mi, co postrzegasz? Zobaczyłam rzekę i delikatną roślinność, ale pojawiła się woda. Ale nadal jeszcze nie ma ludzi. A budynki? Czy są te budynki, które widziałaś wcześniej? Tak, są. Są. Powiedz mi, jakie czynniki przyczyniły się do stworzenia tej cywilizacji na planie fizycznym? Pojawiła się woda i roślinność. Widzisz, co wpłynęło na to, że pojawiła się woda i roślinność? Zobacz. Nie. Dla ciebie nie ma żadnych granic. Możesz unieść się w odpowiednio wysoko, możesz odrobinę cofnąć się w czasie. Nie, chyba nie widzę, nie widzę. Okej. To popatrz teraz, jakie czynniki przyczyniły się do stworzenia tej cywilizacji starożytnego Egiptu na planie eterycznym. Czyli zobacz wszystko to, co energetyczne, co subtelne. Mam wrażenie, takich cały czas mi się przesuwa. Przesuwa mi się Ziemia. Tak jakby przesunął mi się kontynent. Jakby słońce zaczęło świecić z innej strony. Unieś się w takim razie ponad Ziemię, tak żebyś mogła zobaczyć, na czym polega to przesunięcie. Pierwsze co, pojawia mi się, jakby Ziemia zmieniła ruch, kąt obrócenia i wszystko nagle zaczęło się przesuwać. To jest przesunięcie w jakąś stronę? Jakoś jest synchronizowane z Ziemią, czy z tym nowym ruchem Ziemi, czy nie? Ziemia zmieniła swój obrót i w
wtedy wszystko zaczęło się układać inaczej na powierzchni planety. Tak jak w kalejdoskopie, każdy jeden ruch powoduje ruch na Ziemi. Wszystko zaczęło się przesuwać w innym kierunku, przestawiać. Zobacz, co wpłynęło na zmianę tego ruchu Ziemi na planie eterycznym, energetycznym. Nie, nie widzę. Okej. Zaobserwuj teraz i powiedz, jak na planie fizycznym wyglądała organizacja ludności tego starożytnego Egiptu. Czyli pójdź już do momentu, kiedy ta cywilizacja jest rozwinięta, stworzona i popatrz, jak zorganizowana jest ta społeczność. Panuje hierarchia, ale ludzie są zadowoleni z takiego, to, z tak, jak funkcjonuje. Każdy zna swoje miejsce. Żyją spokojnie. Jakie to są te klasy społeczne? Bo rozumiem, że hierarchia dotyczy pewnych klas społecznych. Czy tak? Tak. Jakie to są klasy społeczne? Bardziej dostrzegam te osoby, które są wyżej, są dobrze sytuowane. Kogo widzisz na samej górze? Nie dostrzegam. W jaki sposób widzisz tę hierarchię? Widzisz kilka stopni, czy jak to się rozkłada? Te osoby, ci ludzie są biali. Mają białe szaty. Podejdź do jednego z nich i popatrz mu w oczy. Zobacz, jakie ma DNA eteryczne. Pierwsze to, że nie są to ludzie tutaj z Ziemi. Że zaludnili Ziemię, ale i mieszkają na Ziemi, ale nie narodzili się na Ziemi. Nie są stąd. Zapytaj go, skąd przybyli. Gdzieś zupełnie z daleka. Czy to jest jakaś planeta? Inna galaktyka? Bardziej inna galaktyka. Ma swoją nazwę? Zapytaj go, jak się nazywa galaktyka, z której przybyli. Nie jestem w stanie. Coś nagle widzę ją bardzo, bardzo daleko. Jako mgławicę gwiazd. Ale jest zupełnie dla nas nieosiągalna. Okej. Czy oni mają białą skórę? Jak wyglądają? Powiedz mi, jak... Są bardzo, tak, są bardzo jaśni, biali wręcz. Skórę mają białą, tak? Tak, mleczną wręcz. Jakie mają oczy? Bardzo jasne, są w ogóle bardzo jaśni. Rysy bardzo płynne, delikatne. Mają płcie? Na początku widziałam, jakby to była kobieta, a teraz rozmawiam z mężczyzną, więc chyba tak. Możesz go zapytać. Tak, mają płcie. Dwie, tak jak my, kobiety i mężczyźni. Jest jeszcze trzecia, ale jest z tej niższej klasy. To znaczy, że nie ma narządów płciowych, czy ma podwójne narządy płciowe, czy... Nie ma narządów płciowych i jest z kasty niższej. Jest bardziej do pomocy. I wygląda też tak jak oni, jest taka jasna. Bardzo podobnie, ale jest o wiele niższa posturą. I też te osobniki, te osoby przybyły razem z nimi, z tymi
Proszę mi. Tak. Wspólnie. Ok. Podziękuj za rozmowę i odepnij się od niego i od nich wszystkich. Teraz pójdziemy w inne miejsce. Chciałabym, żebyś na planie fizycznym sprawdziła, kim lub czym był Ra, egipski bóg słońca. Widzę symbol. Jak wygląda ten symbol? Jest to świetlista kula zawieszona na skrawku księżyca. Skrawek księżyca jest poniżej i z niego wychodzi ogromna świetlista kula. I w taki sposób jest przedstawiany Bóg Ra jako symbol, który teraz opisujesz, tak? A na planie eterycznym? Czuję ogromną siłę bijącą z tego symbolu, taką majestatyczną, wręcz przytłaczającą. Dotknij tej siły, tej wibracji, z czym ci się kojarzy, z jakimi uczuciami, emocjami. Co wysyła ta siła? Jest bardzo dumna, majestatyczna, wręcz apodyktyczna nawet. Kiedy ktoś się zbliża do tej siły, co odczuwa? Odczuwa lęk i przytłoczenie, tak wręcz strach. Na ciebie to nie działa, ty tylko obserwujesz. Również emocjonalnie, tak, ale tylko obserwujesz. Zobacz na planie fizycznym jednego z mieszkańców starożytnego Egiptu w momencie, w którym modli się do tego boga, słońca Ra. Na razie na planie fizycznym i powiedz mi, co się dzieje, co postrzegasz. To, że boi się nawet spojrzeć w jego kierunku. Jest klęczy, pochylony do ziemi, z zamkniętymi oczami. Posłuchaj, o co się modli, o co, czy prosi o coś, czy... Jak brzmią jego słowa, jego modlitwy? Prosi o łaskę. Nie wiem do końca, o co prosi, ale ma ogromny, ogromny problem i bardzo się boi. Boi się tego Boga, czy boi się czegoś w życiu? Czuje się malutki w stosunku do wielkości Boga. Jest ukorzony. Czy odczuwa ukorzenie, lęk, przytłoczenie. Boi się. Popatrz teraz na tę samą scenę, też na tego człowieka modlącego się, ale na planie eterycznym. Zobacz, w jaki sposób jego słowa, jego myśli, prośby docierają do tego Boga, jeżeli w ogóle docierają, i co dostaje w drugą stronę, jak wygląda przepływ energetyczny pomiędzy nim a tym Bogiem. To, jak to widzę, energia boska nie jest skierowana na tego człowieka. Ona jest, emanuje, ale nie w stronę ludzi. A dokąd emanuje? W którą stronę jest skierowana? Ona jest skierowana na ziemię, ale nie jest skoncentrowana na ludziach. Energia potrzebuje uwielbienia, adoracji, ale za dużo nie chce dać zamian. Tak to widzę. Otrzymuje uwielbienie i adorację? Tak, ogromną, bo to daje jej siłę. A jest ogromnie silna.
to zobacz, w jaki sposób ludzie przekazują adorację i uwielbienie i dokąd dociera dokładnie ta ich energia adoracji i uwielbienia. Przekazują przez modlitwę właśnie i ukorzenie i ludzie są zobligowani do tego, żeby wysyłać modły do Boga. Tak. Jest im to nakazane. Kto im nakazuje? Kogo widzisz? Wszystko idzie tak jakby z centrum symbolu Ra. Co tam jest w tym centrum? Możesz zajrzeć za ten symbol, możesz zgasić światło, zgasić chwilę i zobaczysz, co tam jest w środku, w centrum. On jest bardzo wysoko. Dla ciebie wysokość nie ma znaczenia. Nie jestem w stanie dotrzeć, tak jakby nie mogę dotrzeć do środka. Możesz. Znaczy, nie każę ci tam wchodzić. Absolutnie nie wchodź. Po prostu odczytaj informację. W przestrzeni wszędzie jest informacja. Co jest wewnątrz? Co jest w środku? Co ci przychodzi? Pierwsze, co przyszło mi do głowy, że są tam też istoty, jakaś energia. I nie jest pojedyncza. Jaka liczba ci przychodzi, jeżeli zapytam o ilość tych istot? Cztery. Cztery. To teraz je zobaczysz. Policzę do trzech i zobaczysz je. Jeden, dwa, trzy. Jakie widzisz? Nie jestem pewna. Są to zwaliste, ciemne postacie. Popatrz im w oczy. Jednej z nich. Są granatowe. Nieprzyjemne. Mają źrenice? Same źrenice mają nie tak jak my, mają jasne plamki. Jasne plamki. Jak zapytam cię o rasę, to co ci przychodzi? Jaka to rasa? Na ciebie to absolutnie nie oddziałuje. Płazy, gady. Płazy, gady. Oczy ma osłonięte błoną, która nie zachodzi od góry, tylko od dołu. Sama źrenica, zamiast powiek. Jaką mają fakturę ciała? Po trochu gładka, po trochu chropowata. Jest w ogóle sino-niebieska. Wilgotnawa, chłodna. To oni się ukrywają za tym światłem tego symbolu. Są w środku. To oni wysyłają informacje o tym, że ludzie muszą wysyłać adorację i uwielbienie. Tak, oni się karmią tym. Karmią się tym. Okej. Super, rozłącz się teraz z tym. Ale nie odchodź. Kasiu, powiedz mi, jaki lub jakie symbole przedstawia to oko Ra, zwane inaczej wszechwidzącym okiem? Jeszcze raz, Sonia, tylko o co pytasz? Pytam o symbol oka. Czyli znamy taki symbol oka wszechwidzącego. Widzisz? Jakie to oko miało zastosowanie na planie fizycznym? I czy w ogóle miało jakieś zastosowanie na planie fizycznym? Muszę ubrać to w słowa. Symbol miał powodować w ludziach ciągłość potrzeby
właśnie modlenia się, lęku przed Bogiem, ukorzenia się przed Bogiem. Czy to były te nakazy? Tak, żeby ludzie cały czas widzieli, że Bóg ich obserwuje i że cały czas muszą myśleć o Nim, bać się Go. A jednocześnie adorować. A jednocześnie adorować. A na planie eterycznym miało jakieś zastosowanie? Popatrz, co się dzieje z ciałami subtelnymi ludzi, którzy są pod wpływem działania tego symbolu. Widzę, tak jakby zasysał energię. Ta energia jest wysysana z tych istot, z ludzi. I to jest ta energia, którą zobowiązali się wysyłać. Czyli adoracja, uwielbienie, czy jeszcze jakaś? To jest ich witalność też, tak? Oko Ra to symbol, który w dzisiejszych czasach wciąż jest obecny i wciąż jest używany. Zobacz dlaczego, jaki jest powód. Cały czas działa tak samo, pobiera energię z ludzi, chociaż oni tego nie wiedzą. I to jest ta sama energia? Taką samą energię pobierają z nich? Tak, bo to chodzi o siłę życiową i witalność życiową. Że tak jak na płaszczyźnie eterycznej ciało fizyczne jest osłabiane. Czy również musi być to połączone z modlitwą? Nie, już teraz nie. To w jaki sposób, w jakich sytuacjach jest ta energia pobierana? Nie jest to na taką skalę jak kiedyś. Jest tak trochę jak złodziej kradnie po trochu tą energię z nieświadomych osób. Którędy ta energia wychodzi? Widzę to górą, tak jakby malutkie drobinki stały wysysane z nas. Powiedz mi, czym się charakteryzują ludzie, z których ta energia jest wysysana, czy kradziona, jak to mówisz? Są przytłoczeni, są bardzo mocno skoncentrowani na życiu na ziemi. I w jakich sytuacjach tę energię można pobierać, pobierają, kradną? Wtedy, gdy mamy mnóstwo zmartwień, takich ziemskich zmartwień, on jest obecny, chociaż go czasem nie dostrzegamy, ale on cały czas gdzieś jest obecny. No właśnie, i moje kolejne pytanie dotyczy, w jaki sposób to oko Ra wpływa dzisiaj, w roku 2020, na globalną kulturę? Ono jest w tym momencie tak jakby przemycone jako gadżet. Takim podstępem troszkę nam dane, jako coś, rzecz do zabawy, która wręcz zabawką nie jest, a jest niebezpieczna. Czy trzeba, nie wiem, oddawać kult tak temu Bogu, lub wierzysz ci w Niego, żeby ten symbol działał? Nie, zupełnie nie. A trzeba go posiadać? Nie wiem, jakiś gadżet, breloczek, nie wiem, cokolwiek z tym symbolem, żeby to działało na danego człowieka? Pierwsze, co przychodzi mi, że tak. Okej, okay. Plus te warunki, o których mówiłaś wcześniej, czyli przytłoczenie, zajęcie się ziemskimi sprawami. Okej. No dobrze, to teraz odepnij się od tego. Przeczytam ci kolejne pytanie. Cywilizacja starożytnego Egiptu, czyli kontynent Afryka, oraz cywilizacja preinkaska i cywilizacja Inków, to Ameryka Południowa, wyewoluowały po dwóch przeciwnych stronach kuli ziemskiej. Pytanie brzmi,
czy na planie fizycznym istnieje jakieś wspólne źródło, z którego wywodzą się te dwie cywilizacje? Chyba nie odpowiem. Dlatego, że nie przychodzi informacja, czy nie możesz? Czujesz, że nie możesz? Nie przychodzi. To popatrz na planie eterycznym. Unieś się ponad ziemię. Możesz zobaczyć wszystko jednocześnie i sprawdź teraz, czy jest wspólne źródło dla tych cywilizacji. Czy one zostały stworzone przez jedną grupę lub jedną siłę, czy przez różne? Okazuje mi się, że to jest jedna siła. Tylko tak jakby dwie strony siły. Tu jest jak dwie strony medalu, że jest to jedna siła, ale przeciwstawna do siebie. Jak ją widzisz? Opisz mi ją. Trudno to opisać. A co czujesz, kiedy masz z nią styczność teraz? Obydwie te siły, dwie, widzę to jako dwa kolory. Jest to jedna energia, ale dwubiegunowa z jednej. Jaki jest jeden biegun i jaki ma kolor? Jeden jest niebieski, kolejny jest jasny bardzo. I ten niebieski to jest źródło tej cywilizacji egipskiej, czy? Nie, to jest z drugiej strony półkuli. Czyli inkaska i preinkaska. Jest bardzo surowa, zimna. A ta druga cywilizacja? I druga siła? Jest bardziej spokojna. Bardziej uporządkowana. A na czym polega ta dwubiegunowość tej siły? Tak jak jest czarny, biały, albo nie wiem, wesoły, smutny, to tutaj na czym? One się uzupełniają. Uzupełnienie. Okej. Tak jak noc i dzień, więc one się uzupełniają. One funkcjonują razem, ale osobno. Ciężko mi to wytłumaczyć. Jasne, ja rozumiem. Według archeologii głównego nurtu te dwie cywilizacje nigdy nie miały ze sobą kontaktu. Jednak w jakiś tajemniczy sposób w obydwu kulturach występowały zaskakująco podobne, żeby nie powiedzieć nawet identyczne elementy sztuki, takie jak architektura, symbolika oraz mitologia, z religią włącznie. Czy możesz mi podać kilka przykładów tych elementów wspólnych dla obu cywilizacji egipskiej i inkaskiej na planie fizycznym? Co wspólnego dla tych dwóch cywilizacji widzisz? Boga, tego Boga. Jednego, tego najważniejszego. To jest ten sam Bóg, ten, którego opisałaś wcześniej? Tak, to jest ten sam Bóg. Pojawiają mi się symbole, które przyzdabiały ich świątynie i niektóre narzędzia, których używali. To były narzędzia takie codziennego użytku, czy związane z kultem? Codziennego użytku. Popatrz teraz na obie te cywilizacje i zobacz, dlaczego wybudowano piramidy. Ja to cały czas widzę na płaszczyźnie Ziemi
i że dwie energie się cały czas ze sobą mieszają, tak jak noc i dzień. I one się cały czas ze sobą łączą w jakiś dziwny sposób. Czy one mogą funkcjonować oddzielnie od siebie, te dwie energie? Nie, to jest tak jak mówiłam na początku, że to jest jedność, ale to tak jak jest noc i dzień, tak to są dwie zupełne cywilizacje, ale one energetycznie cały czas się ze sobą mieszają. Są połączone. Popatrz, jaki związek ma to z piramidami. Jak zapytam o piramidy, znowu pojawiła ci się ta podwójna energia. Łączy mi się to cały czas jakoś z Bogiem Ra. Cały czas z tą energią. Zobacz, jakie. Właśnie to może kolejne pytanie. Czy Egipcjanie i Inkowie wybudowali piramidy z tego samego powodu? Sprawdź, jaki to powód. Mieli być bliżej Boga. Bliżej Boga. Widzę tak, jakby jedna piramida z drugą były połączone. Taką jak nić, jak piorun, cały czas iskrząca energią bardzo mocno. Wszystkie piramidy, które zostały wybudowane przez obie cywilizacje, są połączone w taki sposób. A również te inkaskie i egipskie. I te razem też. W jaki sposób powodują, że ludzie są bliżej, czy te cywilizacje są bliżej Boga? Te wszystkie połączenia tworzą pewną siatkę. W jakim stosunku? Zobacz, widzisz siatkę związaną z tymi połączeniami energetycznymi między piramidami. W jakim stosunku do tej siatki jest ten Bóg? Widzisz go, czyli gady tak naprawdę. Jak wygląda to połączenie? Oni górują nad całością. Zobacz, jakie działanie na ludzi mają piramidy. O, może tak. Jest jak trzymanie pod kloszem energii, która się kotłuje tam na dole jest, a te wszystkie połączenia trzymają tą energię tam na dole. Do kogo należy? Nie pozwalają się tej energii uwolnić. To jest jak blokada takim. Do kogo należy ta energia, która jest blokowana na poziomie piramid? Do Boga Ra. Do Boga Ra, czyli on swoją energię tam kotłuje, że tak powiem? Czy to jest energia ludzi, którą on już skradł? To jest energia ludzi, która nie może się uwolnić, a ta siatka cały czas absorbuje tą energię. Pójdź teraz do Gizy. Tam, gdzie są te trzy piramidy, na planie fizycznym. Widzisz je? Odkryto pewną korelację pomiędzy położeniem tych trzech piramid i położeniem trzech gwiazd na pasie Oriona. Jak postrzegasz tę korelację? Na planie fizycznym najpierw. Czym ona jest? One mi się kręcą cały czas, jak Gwiazdy. na karuzeli, piramidy, tak je Piramidy. widzę, kręcą się. Czyli każda wokół własnej osi, czy one wszystkie razem? One wszystkie razem. I popatrz teraz na te trzy gwiazdy, na pas Oriona. I zobacz, czy jest jakakolwiek korelacja pomiędzy tymi piramidami trzema, a tym pasem. Nie dostrzegam tego. Nie ma korelacji. Okej. Popatrz teraz na planie metafizycznym. Ja tu widzę jakiś chaos cały czas. Te piramidy cały czas się kręcą.
jak na szalonej karuzeli. Popatrz skąd, z czego wynika ten chaos. Pojawia mi się burza, burza nad tym wszystkim. To tak jak trąba powietrzna się tworzy i wiruje najpierw powietrze bardzo blisko ziemi i zasysa powietrze do góry, i tak się tworzy trąba powietrzna. I tak mi się kręcą cały czas te piramidy wokół siebie. To pójdź teraz śladem tej trąby powietrznej i powiedz mi, dokąd ona biegnie. Jestem wysoko, wysoko, wysoko gdzieś w kosmosie, ale no. Gdzie kończy się ta energia? Dokąd dociera? Ona gdzieś płynie, ale zupełnie nie wiem, nie wiem, w którą stronę, kierunku. Czy ma to związek z pasem Oriona, z tymi gwiazdami na pasie Oriona? Tak, nie. Nie. Ma to związek z tym Bogiem? Tak czy nie? Nie. Też nie. Czy jest to zjawisko naturalne? I taki nie mi się pojawia. Czy ktoś z tego zjawiska korzysta? Nie. No dobra, to wracamy. Chciałabym, żebyś poszła do tego miejsca, gdzie są hieroglify przedstawiające helikopter, samolot, łódź podwodną i latający spodek. I zobacz teraz, w jakim celu zostały namalowane. Zobacz, kto je namalował. Pojawia mi się załamanie czasoprzestrzeni. Namalowała je osoba, która widziała te rzeczy. Człowiek, Tak. taki jak my, Nie. taki jak opisałaś na początku, ten biały, Podróżnik, tak. taki podróżnik. I na czym polegało to załamanie czasoprzestrzeni? Wydaje mi się, że jest to człowiek, istota, że jest kilku takich osób, które wędrują między czasem a przestrzenią i obserwują. Nie wiem, co ma to na celu, ale po prostu obserwują. I ta, która namalowała te hieroglify, dlaczego to zrobiła? Jaka była jej intencja? Było to celowe. Jaka myśl szła za tym? Po co to zrobił? On miał to zrobić, to na pewno. Żeby dać świadectwo, że podróż w czasie jest możliwa. Czy to była informacja, taki SMS dla ludzi z tamtych czasów, z tamtej cywilizacji? Chyba coś takiego. No dobrze, to odepnij się też od tej wizji. I pójdź teraz tam, gdzie są ludzie, ci starożytni Egipcjanie, których opisałaś na początku. I powiedz mi, jakiego oświetlenia używali? Tam jest jasno cały czas. Popatrz, skąd pochodzi to światło. Światło jakby przybyło z nimi, ono jest im dane, jest. Widać jakoś, nie wiem, oni są świetliści, czy są jakieś przedmioty, które dają światło? Wszystko jest aż nazbyt jasne, i oni, i przedmioty, i wszystko jest przesycone tym światłem, aż takim. Jaskrawe. Jaskrawe. I to światło przybyło razem z nimi. Przywieźli je ze sobą,
tylko w czym, w jaki sposób, gdzie się to światło mieści. Jest to naprawdę dziwne, ale to tak bardziej to odczuwa, tak jakby coś jak w szklarni. I oni są cały czas oświetleni. Aha. Unieś się ponad nimi i zobacz, jak to wygląda z zewnątrz, z góry. Z wysokości. To jest ta energia, którą oni też generują. To tak jak właśnie z drugiej strony u kuli jest zimno, chłodno i emanuje taki ciemny kolor. Tak po tej stronie jest właśnie cały czas to nasycenie jasnego światła. Czyli to jest energia, którą oni emanują. To jest ich oświetlenie, czyli nie potrzebują latarek, jakiś ognia palić po to, żeby oświetlać. Ja ich cały czas widzę w takim bardzo jasnym świetle. Okej, okay. No dobrze. No to odpinamy się od tej wizji. I ostatnie już pytanie, Kasiu. Dlaczego starożytni Egipcjanie praktykowali balsamowanie ciał? Pójdź może do takiego momentu, takiej sceny, gdzie praktykują to, kiedy balsamują ciało zmarłego. Jesteś tam? Widzisz osoby, które się tym zajmują? Tak. To są ci, którzy mają płucie, czy ci pomocnicy? Czy jeszcze ktoś inny się tym zajmuje? Ktoś inny się tym zajmuje. Jest to w jaskiniach. Tak to widzę, to nie jest na zewnątrz, jest to robione w ukryciu. Jest to rytuał. I ten rytuał przybył razem z nimi, tam skąd pochodzą. Jak wygląda ten osobnik, ta osoba, która się zajmuje balsamowaniem? Jest zupełnie inna niż tej istoty. Jest mroczna, jest wysoka, szczupła, wręcz aż wychudzona. Jakie ma DNA? Możesz jej dotknąć, spojrzeć w oczy. Jest ludzkie? Czy nie? Nie wiem, bardziej mi się kojarzy, że z zwierzęciem. Jakie zwierzę ci przypomina? Coś jak szakal. Popatrz mu jeszcze w oczy i zobacz, czy to są oczy szakala. Zdecydowanie nieludzkie. Zdecydowanie nieludzkie. Okej. Zapytaj go, tego, którego teraz widzisz i którego oglądasz. Co to za rytuał? Po co balsamuje ciało? Do podróży. Do jakiej podróży? Do podróży do ich świata. To podróż fizyczna, czy podróż subtelna? Subtelna. Subtelna, ale balsamuje ciało. Co daje to zabalsamowanie tego ciała i ten rytuał? Że dusza tego człowieka, tej istoty, może później zamieszkać w tym ciele. To jest tak jak kapsuła, z którą idzie w kolejną podróż. Więc dlatego ona musi być czysta i pusta, żeby miała przestrzeń i miejsce dusza do wypełnienia. Czy są jakieś dusze czy esencje, które potem wracają do tych zabalsamowanych ciał? Tak. Czy takie ciała mogą ożyć? Nie. To w jakim celu wracają? Nie
że to zależy od tej duszy, czy będzie mogła się uwolnić, czy nie. Że niektóre po prostu zostają. Zapytaj go, dla kogo pracuje. Nie chcę mi powiedzieć. Okej. No podziękuj mu za rozmowę. Rozłącz się z nim i ze wszystkim. Rozłącz się absolutnie ze wszystkimi i ze wszystkim. Pozwól, żeby energia wszystkiego, co widziałaś i doświadczyłaś, zupełnie cię opuściła. Otwórz sobie teraz swój portal, przez który wejdziesz do swojego miejsca, w którym się zregenerujesz, zrewitalizujesz i na jeden będziemy wracać, czyli podnieś swoje wibracje, zharmonizuj wszystkie swoje energie, spraw, żeby cała energetyka twojego ciała wróciła na swoje miejsce, oczyściła się i podniosła swoje wibracje do poziomu, który jest dla ciebie najcudowniejszy i najwspanialszy. I na dwa, poczuj te cudowne energie, zharmonizowane, zrewitalizowane, odmłodzone, odświeżone już w twoim ciele fizycznym, które zaczyna się budzić, staje się coraz lżejsze i lżejsze. Coraz bardziej witalne, coraz piękniejsze, zdrowe, silne. Jesteś wolna, radosna, szczęśliwa, spełniona i piękna. I bardzo już chcesz wrócić do swojego życia. I na trzy otwórz oczy. Cześć, Kasiu. Cześć, Anetko. Jak się czujesz? Dobrze, chociaż... Chciałabyś jeszcze na koniec coś powiedzieć naszym widzom o swojej przygodzie egipskiej? Trudno jest mi pozbierać myśli w tym momencie. Okej, to ja... O takiej przygodzie. To ja po prostu bardzo, bardzo tobie podziękuję za wspaniałą pracę i pozdrawiamy wszystkich, którzy nas oglądają. Buenos días. Dzień dobry. Bienvenidos a este primer video de disclosure en español y polaco. Bardzo was serdecznie witamy na tym nowym wideo, które będzie w języku hiszpańskim i polskim na kanale Disclosures. Vamos a producir mucho más videos en futuro como estos videos informativos. W przyszłości stworzymy dużo więcej takich wideo, które będą was informowały o różnych rzeczach. Porque estamos notando que cuanto más se va divulgando este trabajo, estas hipnosis por internet, también cuanto más mala información se está difundiendo. A to dlatego, że zauważyliśmy, że im więcej wstawiamy sesji z naszymi hipnozami, tym więcej jakby informacji sprzecznych zaczyna się rozprzestrzeniać. Y entonces hoy vamos a hablar de las sesiones investigativas. Więc dzisiaj będziemy mówić o sesjach badawczych. Porque estoy viendo que hay personas que a lo mejor se dedican a una sesión con una persona, se van a algún lugar, preguntan algo y lo poco de información que pueden extraer de una sesión se lo creen como si fuera oro, completamente puro oro. Pues zauważyłem, że są takie sesje i takie osoby, które robią jedną sesję z jedną osobą na dany temat i kiedy wychodzi tam jakaś informacja, to jest ona odbierana, jakby to było rzeczywiście coś niesamowicie wiarygodnego, jakby to było czyste złoto. Yo os digo que la sesión así dicha investigativa no existe. Ja chciałbym wam powiedzieć, że sesja badawcza tak naprawdę nie istnieje.
Entonces podríais como preguntar, entonces cuando haces una sesión a un cliente y preguntas cosas, ¿por qué preguntas? Więc mógłbyś mi zadać pytanie. Więc skoro robisz jakąś sesję z jakąś osobą i zadajesz jej pytania, to właściwie po co je w ogóle zadajesz? Sí, sabemos que la información en hipnosis está muy, pero de verdad muy contaminada. My bardzo dobrze wiemy, że informacja, która wychodzi podczas hipnozy, jest niezwykle, ale to niezwykle zanieczyszczona. Y esa información, así como sale de la hipnosis, no podemos tomarla como conocimiento, como investigación. Więc takiej informacji, która wychodzi podczas sesji hipnozy, nie bierzemy nigdy jako takiej informacji, która jest rzeczywiście zgodna, bardzo prawdziwa, zgodna z prawdą i oczywista. En el caso de sesiones a clientes, la información que sacamos nos sirve por otro objetivo. El objetivo es llegar a la causa de su problema y trabajar. Te informacje, które uzyskujemy podczas sesji dla klientów, służą nam zupełnie do czegoś innego. Celem jest to, żeby znaleźć przyczynę i pracować nad nią. Pero, ¿qué significa que la información está contaminada? ¿Cuánto está contaminada y por qué? Ale co to właściwie oznacza, informacja zanieczyszczona? Kiedy jest zanieczyszczona i dlaczego jest zanieczyszczona? Hay que saber que cuando nosotros pedimos una información y nos llega a través de una persona en hipnosis, esa información sale de una fuente, para así decirlo, y atraviesa muchas dimensiones, muchas densidades. Kiedy prosimy o jakąś informację podczas sesji, to ta informacja, powiedzmy to w ten sposób, pochodzi z jakiegoś źródła, ale w międzyczasie przechodzi przez wiele gęstości i wiele wymiarów. Y también pasa por conciencias, por inteligencias. Esa información viene atrapada en el éter por varios seres. Ale ta informacja przechodzi też przez wiele umysłów, wiele świadomości, istnieje w eterze i może być przechwycona również przez wiele bytów. Estos seres, estas inteligencias, pueden voluntariamente o involuntariamente distorsionarla. I te byty, te istoty lub świadomości mogą ją zniekształcić świadomie lub nieświadomie. Y además, la persona que está en hipnosis tiene sus creencias, su mentalidad, sus perspectivas, sus opiniones. Esta estructura mental contamina también esta información. A co więcej, osoba, która jest w stanie hipnozy, ma swoje własne przekonania, swoje własne wartości, wierzenia, swoją własną mentalność i przez tą właśnie strukturę całą mentalną również może dojść do jeszcze kolejnego zanieczyszczenia. Y además, si nosotros queremos investigar, por ejemplo, una persona o un ser que no tiene ninguna conexión con el ambiente hipnótico donde estamos trabajando, esta persona puede no autorizar la salida de informaciones de sí mismo. A co więcej, jeśli połączymy się z jakąś istotą, która absolutnie nie należy do tego środowiska hipnotycznego, w którym pracujemy, taka istota może nie zgodzić się na przekazanie informacji. Si hay interacción, si hay interferencias entre un ser y otro, es posible que circule información por las conexiones, por los pactos. Jeśli jest jakaś interferencja między dwoma istotami, to wtedy dzięki tym paktom, albo przez te pakty, przez to połączenie, które istnieje, rzeczywiście wychodzą informacje. Pero si en aquella sesión en concreto ese ser o esa persona se va a cuestionar y no hay ninguna conexión, es muy improbable que llegue una información autorizada. Ale jeśli zdarza się tak, że łączymy się z istotą, która nie ma z tym nic wspólnego, to jest bardzo mało prawdopodobne, że dostaniemy jakąś informację. Entonces, imaginemos que queremos investigar sobre un personaje famoso de la historia. No, na przykład wyobraźmy sobie, że chcielibyśmy otrzymać informację o jakiejś osobie niezwykle znanej, historycznej. Si no tenemos de alguna manera alguna conexión con los elementos del ambiente hipnótico y esta persona
aunque no esté conectada, no autoriza esta información, pues no llega. Więc jeśli wyobrazimy sobie, że ta osoba nie jest w żaden sposób połączona z tym środowiskiem hipnotycznym, w którym pracujemy, może się tak zdarzyć, że absolutnie nie zezwoli na żadne przekazywanie informacji na swój temat. Y cuando pasa esto, hay siempre, o casi siempre, alguna entidad que se aprovecha de la situación. I kiedy to się dzieje, zazwyczaj pojawia się jakiś byt, który wykorzystuje tę sytuację. Se puede presentar con la supuesta identidad de la persona o del ser que estamos buscando, o puede, de todas formas, modificar o inventar una información por su cuenta, por su personal ventaja. Może zrobić dwie rzeczy. Albo przyjąć, zidentyfikować się z osobą, o której chcemy zrobić tę sesję, przyjąć jej tożsamość, albo zmienić informacje, które chcielibyśmy otrzymać, tak aby to działało na jej korzyść. Nosotros en sesión a clientes podemos trabajar porque el cliente nos autoriza a trabajar en él, en su sesión. Podczas sesji dla klientów możemy pracować nad takimi informacjami, bo otrzymujemy zgodę na informacje właśnie dzięki temu klientowi. Y podemos trabajar con sus seres queridos, por ejemplo, o con los seres que interfieren con ella, propio porque hay estas conexiones. I możemy pracować na przykład z istotami, które kocha ta dana osoba, lub z bytami, które w nią ingerują, właśnie przez to połączenie, które tam istnieje. Entonces, hay una gran diferencia entre la sesión a un cliente para solucionar sus problemas y hacer sesiones para investigar. Dlatego istnieje taka duża różnica między sesjami, które robimy dla klientów, aby rozwiązać ich problemy, i między sesjami takimi poszukiwawczymi, badawczymi. Por eso digo que no existe una sesión investigativa. I dlatego właśnie wam mówię, że nie istnieje coś takiego jak sesja badawcza. Lo que existe es un protocolo de sesiones de investigación. To, co istnieje, to pewien protokół sesji badawczych. Hay que seguir un protocolo y hay que seguir ejecutar una serie de sesiones y con personas diferentes. Więc trzeba zawsze śledzić ten sam protokół, a jednocześnie wykonać wiele sesji z różnymi osobami. El protocolo tiene que ser único, unívoco, porque hay que preguntar en un tema las mismas preguntas para ir en la misma dirección. Ten protokół powinien być zawsze taki sam, ponieważ należy zadawać takie same pytania, tak aby iść zawsze w tym samym kierunku. Cuanto más está restringido ese espacio de investigación, cuanto más podemos tener más probabilidad de tener buena información. Im bardziej zawężamy obszar naszych poszukiwań, tym bardziej prawdopodobne będzie, że otrzymamy dobre informacje. Sí, podemos también aumentar ese espacio, pero tenemos que aumentar proporcionalmente el número de sesiones por hacer. Możemy oczywiście rozszerzyć ten obszar, ale wtedy będziemy zmuszeni również rozszerzyć ilość tych sesji. Luego, cuando tenemos una grande serie de sesiones, pero estamos hablando de centenas o de hasta de millares de sesiones. I wtedy mówimy o olbrzymiej liczbie sesji, od setki po tysiące. Tenemos que recoger toda aquella información que es común a todas o a casi todas estas sesiones hechas. I wtedy musimy pozbierać te informacje, które są wspólne dla wszystkich, bądź prawie wszystkich tych sesji. Esta información común, vais a ver que es un porcentaje muy pequeño con respecto a la totalidad de la información. I zobaczycie, że ta informacja wspólna będzie naprawdę niewielkim odsetkiem tych informacji, które się tam pojawią. Son pepitas de oro. To są takie malutkie ziarenka. Es como si nosotros vamos a un río, vamos a coger este filtro, vamos a coger muchísima arena para recoger solo muy pocas pepitillas de oro. I można to przyrównać do poszukiwania złota, kiedy filtruje się dno rzeki, zbiera się mnóstwo piasku, a na koniec pojawiają się maleńkie ziarenka złota. Esa sí que es información
de oro. I to jest właśnie ta informacja złota. Si hoy podemos decir que hay seres que interfieren bastante con el ser humano y que tienen formas de animales reptiles o de animales a forma de insectos, etc., es porque todo esto sale desde que se empezaron las sesiones de hipnosis y hay muchísimas, millares y millares con esta información común. I jeśli dzisiaj możemy powiedzieć, że są ingerencje, które przybierają formy albo reptilii, albo jakichś insektów, to dlatego, że takie informacje wychodzą od początku naszych sesji hipnotycznych i są wspólne i jest ich tysiące. Pero si yo digo que la ciudad de Nueva York en el 1452, en exacto en aquel punto, había una casa que vivía un viejo que se llamaba Tom, pues solo en aquella sesión ha salido y cuanto más contaminada puede ser, no lo va a saber nadie. Ale jeśli chciałbym powiedzieć, przekazać taką informację, że w Nowym Jorku w 1452 roku stał taki a taki dom, w którym mieszkał taki a taki starszy pan o imieniu Tom, to nie mam pojęcia, jak bardzo zanieczyszczona będzie ta informacja. Así entonces se hace investigación. Es un trabajo muy largo, muy duro y tiene que ser hecho con un protocolo riguroso y severo. A więc właśnie w taki sposób należy robić sesje badawcze. Jest to proces bardzo długi, ciężki i który wymaga bardzo restrykcyjnego protokołu. Entonces, por esto que nosotros ya vamos a empezar a hacer ciclos de investigación. I właśnie dlatego zaczniemy teraz robić takie cykle badawcze. La estructura del team, que cada vez va creciendo siempre más, y el número de clientes que cada día contactan con nosotros, nos permiten organizar estos ciclos de investigación. I ponieważ struktura naszego zespołu cały czas się powiększa, a także liczba klientów, którzy kontaktują się z nami każdego dnia, te czynniki pozwalają nam na to, żebyśmy zrobili taki cykl badawczy. Creo que ya he dicho todo, o casi todo. Cualquier pregunta podéis escribirla en los comentarios del vídeo o donde sea publicado el vídeo. Myślę, że powiedziałem wszystko, bądź prawie wszystko, a jeśli macie jakieś pytania, to proszę, zadajcie je pod tym wideo. Gracias por vuestra atención. Dziękujemy za waszą uwagę. Y gracias a ti, Milena. Gracias a ti, Carlo. Dziękujemy. Ciao. Ciao.